Dzień dobry Państwu lub dobry wieczór. Zależy, kiedy Państwo oglądają ten film. Witam wszystkich znowu serdecznie na moim filmie i proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału, o komentarze, propozycje tematów i proszę również o lajki. Dziękuję bardzo. Przychodzę do Państwa z pytaniem i tematem następującym. Jak ułoży się nasza relacja? Czyli jak rozwinie się nasz związek? Mam tutaj już wylosowane karty tarota i inne karty. Podzielmy sobie to na grupy. Grupa pierwsza, kwarc różowy. I grupa druga, anetyst. Proszę wybrać grupę. Grupa pierwsza, kwarc różowy. I grupa druga, fioletowy, anetyst. Dobrze, jeśli Państwo wybrali już grupy, zaczynamy od grupy pierwszej. Jak rozwinie się nasza relacja? Więc pierwsza karta, którą wyciągnęłam, jest karta wisielca. Karta wisielca mówi oczywiście o jakimś pasywnym, martwym momencie w Waszym związku, w Waszej relacji, jakiejś stagnacji. Być może są jakieś ciche dni u Was, być może jest jakiś kryzys, nie macie kontaktu, nie spotykacie się. Na pewno nie jest to w tej chwili związek aktywny. Karta wisielca mówi, że potrzebujemy chwili izolacji, oddechu, by zobaczyć sprawy z innej perspektywy, by wszystko przemyśleć i jeszcze raz po prostu postanowić. Karta wycofania się. Być może są to jakieś blokady, być może kłótnia, być może jakiś większy kryzys w związku, gdzie partner lub partnerka lub oboje Państwo potrzebują samotności wszystko jeszcze raz przemyśleć i sprawdzić po prostu swoje uczucia. Pasywna postawa wobec związku. Tak, jest to gonitwa myśli. Być może partner miota się wewnętrznie lub Wy macie wiele pytań. Po prostu szarpiecie się mentalnie. Szarpanina uczuć, myśli. Jest też być może towarzysząca temu rezygnacja, niewiara, że to ma sens. Jednakże należy spojrzeć na te sprawy związku właśnie z tej perspektywy wiszącego głową w dół. Czyli tak jakby z zupełnie innej perspektywy. Być może towarzyszy tej pasywnej fazie, smutek, taka bezradność, prawda? Jest to tylko taki etap zawieszenia, który potrwa jakiś czas. I po pewnym czasie, gdy wszystko
sobie w głowie jeszcze raz ułożymy, dojdziemy być może do wniosku, że tęsknimy za partnerem lub partnerką. Jeszcze teraz nie jest partner lub partnerka gotowa na to, by wrócić, potrzebuje jeszcze czasu. Także musi wyjść z tego mentalnego dołka, jakiejś apatii, być może lęku, blokad, niedowiary we własne siły lub w tą relację. Być może towarzyszą temu również jakieś obciążenia z dzieciństwa, przykre doświadczenia z byłymi partnerami, jakieś nieprzerobione obciążenia właśnie, które pozwalają teraz mieć takie uczucie zwątpienia. Także właśnie ten wisielec musi przerobić wszystko jeszcze raz. Musi spojrzeć na to wszystko jeszcze raz. Musi mieć na to czas. Nieraz jest niestety tak, że ten wisielec, nie wiem, czy jest to partner, czy oboje jesteście w takiej izolacji, oboje macie blokady, chcecie wszystko przemyśleć, chcecie sobie dać czas. Nieraz ten ból, psychiczny ból, zwątpienie uśmierza ten wisielec, ten pasywny partner alkoholem lub ucieczką w jakieś inne nałogi. Na razie nie wierzy w to, że może walczyć, że ma siłę na walkę o ten związek, boryka się sam ze sobą. Także wszelakie naciskanie na tą osobę, która jest wisielcem, wycofała się, nie ma sensu. Taki wisielec musi wyjść sam z tej pozycji i wrócić właśnie do pozycji znowu normalnej, aktywnej. Także na pewno na razie jest to jakaś faza u Was takiej mentalnej tutaj izolacji, ucieczki. Jeśli chodzi o poradę, proszę nie naciskać. Jest to moment takiego przystanięcia, chwilowego zawieszenia swoich działań. Jest to moment, gdzie musicie przewartościować pewne aspekty Waszego życia lub przemyśleć potrzeby Waszej relacji. Jakie macie tak naprawdę potrzeby wobec partnera, partnerki. Także zadajecie sobie pytanie, co jest ważne, a co nie. O co należy walczyć, co zostawić być może. Jesteście na rozdrożu i na rozdrożu być może też. I chcecie właśnie podjąć jakąś decyzję. Na to potrzebujecie pewnego czasu i możliwość transformacji Waszych myśli na poziomie mentalnym, możliwość tej transformacji właśnie. Także chcecie spojrzeć na ten związek, relacje, emocje, uczucia, być może przyzwyczajenia do partnera, partnerki z innej perspektywy. Tak, wiem, że taki totalny zastój to męka, ale nie zapomnijmy, że po każdej transformacji może przyjść nowy początek. Jest teraz czas, by wyciszyć emocje, zastanowić się nad tym związkiem, dokąd on zmierza i jaki jest lub jak mamy go polepszyć. Także potrzebujecie pewnego czasu milczenia, która na pewno ulegnie poprawie.
rada, nie próbuj trzymać się kurczowo starego, tylko poprzez odwrót, czyli tą, tak tutaj pozycja właśnie tego wisielca, poprzez zmianę punktu widzenia i całkowicie nowy sposób postrzegania, będzie możliwe coś nowego lub zmiany, właśnie tak jak mówiłam już, transformacje w związku, polepszenie związku. I w to powinniście wierzyć. Także stagnacja, oczywiście bezsilność w tej chwili, tkwienie takie w błędnym kole, wydaje Wam się, na pewno jest momentem niespokojnym, ale należy to odczekać. Ten okres blokad w rozwoju miłości i ten kryzys w związku, brak porozumienia między Wami, rezygnacja, apatia, konieczność prowadzenia zmian w związku, w relacji, konieczność przewartościowania jest niezbędna, by ulepszyć ten związek. Pomimo tego, że obecna chwila tej pasywności jest na pewno męcząca. Jest to okres czekania, opóźnienia, być może niezrealizowania pewnych pięknych planów. Wydaje Wam się, jakby coś umarło. Wydaje Wam się, że partner jest bierny, nie podejmuje działań, nie walczy, tylko czeka, jak potoczą się sprawy. Prawda? Wisi w powietrzu, nic nie robi. Ale jest to czas rozmyślania, planowania, patrzenia na świat głową do góry. Ucieczka w świat myśli, analizowanie pewnych spraw, przy jednoczesnym braku działań, szukanie nowych koncepcji, pomysłów na życie, na związek, na relacje. Karta oznacza również konieczność poświęcenia czegoś, być może rezygnacji z pewnych innych celów na korzyść relacji miłosnej. Wyciszenie. Po tej stagnacji zobaczymy, co przyjdzie, co przyniesie okres po stagnacji, jeśli dojdzie, mam nadzieję, do tej chwili, że ten wisielec znów zacznie być aktywny, że Wasz związek w metaforycznym tego słowa znaczeniu będzie znów aktywny i się znów rozwinie. Więc mamy tutaj trzy karty tarota. Rycerz buław, 8 monet i rycerz mieczy. Proszę Państwa, więc jeśli odrodzi się, mam tutaj tarota miłosnego, jak Państwo widzą, dzisiaj wzięłam właśnie szczególnie tą talię kart miłosnych, ponieważ no, chcemy zobaczyć właśnie, jakie tutaj wibracje, jakie emocje, poniesienia będą właśnie się w tym związku rozwijać. Więc proszę Państwa, dwóch rycerzy. Jeden rycerz, buław. Buławy są żywiołem bardzo szybkim, namiętnym. Są energiczną kartą, energiczną osobowością, symbolizują namiętność, kreatywność, pożądanie. Więc rycerz buław, proszę Państwa, jest to osoba, która no, niesamowicie jest osobą energiczną, lubi akcje.
jest waleczny, ma wielkie pożądanie, jest no, aktywny, prawda, seksualnie, dynamiczny, ma po prostu no, taką aktywność w sobie, siłę. I właśnie ten rycerz, oczywiście no, rycerz jest waleczny, prawda, samo w sobie to mówi, rycerz walczy właśnie namiętnie o związek, czyli jest to też taki symbol takiej no, aktywnej tutaj namiętności, pożądania. Następnie mamy 8 monet. 8 monet, jest to też karta, która mówi tutaj o pracy nad tym związkiem, czyli partner, partnerka, która być może jest teraz w takiej fazie zawieszenia, pasywna i tak dalej. Po tej fazie będzie gotowy, gotowa do pracy nad tym związkiem, do inwestycji swoich sił, emocji w ten związek. Będzie skupiona na pracy nad tą relacją. Także tutaj pokazuje ta karta na pewno gotowość pracy nad polepszeniem relacji. No i następna karta to jest rycerz mieczy. No tutaj bardzo seksualna postać. Rycerz mieczy, kochani, jest osobą, która broni w to, co wierzy, walczy o to, w co wierzy, jest idealistą, aktywny. No, ma też taką charyzmę, prawda? Charyzmę. Jest pełen seksualności. Jest ostry. Jest ostrym, ponętnym, pożądliwym kochankiem. Ma właśnie w sobie niesamowite pokłady właśnie seksualne. Jest zdobywcą. Także no, lubi też ostry seks, powiedzmy, tak? Czyli tutaj, proszę Państwa, jeśli widzimy te karty i konstelacje tych kart, to na pewno jest tutaj kierunek rozwoju tego związku, no bardzo tutaj taki erotyczny, bardzo taki tutaj dwóch partnerów, którzy się bardzo pociągają, pragną, pożądają, są bardzo tutaj naładowani taką seksualną, prawda, siłą. I no szczególnie tutaj ten rycerz w dwóch postaciach, postać namiętnego, bardzo energicznego, aktywnego kochanka, no i gotowy też pracy nad tym związkiem. Także tutaj na pewno są pozytywne, pozytywne plany na przyszłość tego związku. Niemniej jednak bardzo proszę uważać, by to nie był tylko taki związek oparty na właśnie tutaj wibracjach seksualnych, ponieważ no bardzo tutaj naprawdę bardzo tutaj dużo tych takich erotycznych podtekstów i te karty to aż po prostu z tego żaru, prawda, miłosnego i seksualnego aż prawie tutaj płoną. Proszę zobaczyć tutaj te trawy. One są już tak czerwone, że prawie już, prawda, z tych wszystkich emocji seksualnych prawie zapłoną, więc na pewno pójdzie to w takim bardzo gorącym kierunku tutaj ten rozwój tego związku. Oczywiście, czego wszystkim życzę i paniom i panom, by taki żar i takie pożądanie wielkie tutaj oczywiście się rozwinęło. Zobaczmy jeszcze tutaj, jakie energie są w tych orakel miłosny. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Ok, czyli posłuchaj też głosu swojej duszy, czego pragniesz. Więc
poza tą całą tutaj energią seksualną, która buzuje niesamowicie z tych kart, to należy jeszcze posłuchać głosu swojej duszy, swojego wnętrza, o czym tak naprawdę mówi też karta wisielca, bo karta wisielca, właśnie mówiłam, to zawieszenie, to jest właśnie taki moment wyciszenia się, poukładania sobie planów, celi i właśnie tej drogi, w którą chcemy pójść. Także jest to taka faza właśnie ciszy i spokoju, by poukładać jeszcze raz swoje myśli. I tutaj ta karta by bardzo dobrze harmonizowała z tą, ponieważ też należy się właśnie wsłuchać w głos swojej duszy. Także też bardzo tutaj interesujące uzupełnienie. I jeszcze tutaj mamy te Energy Oracle, czyli Third Chakra, czyli trzecią czakrę należy oczyścić. To jest ta solar plexus chakra, czakra solarna. Także trzecią czakrę musieliby Państwo właśnie tutaj oczyścić. Teraz zobaczę jedną sekundkę. Ta trzecia czakra właśnie jest to ta solar czakra, czyli czakra splotu słonecznego. Tak. I ona właśnie mówi o poczuciu własnej wartości. Położona jest nad pępkiem i kiedy ona jest zablokowana, to bardzo często doświadczasz uczucia bezsilności. Czujesz, że inni nie liczą się z Twoim zdaniem i ulegasz ich manipulacjom. Brakuje Ci motywacji do działania i boisz się odrzucenia. Także tą czakrę splotu słonecznego, to się nazywa właśnie ta solar czakra, tutaj po niemiecku mam solar plexus czakra, właśnie tą trzeba oczyścić, by uwolnić się z tych wszystkich kompleksów i by poczuć się po prostu pewniejszym siebie, by nie ulegać tym manipulacjom innych. Także można to oczywiście zinterpretować tutaj na podłożu relacji. Jeśli był jakiś kryzys, problem w związku, byście nie dały się manipulować poprzez partnera, tylko wzmocniły się i wierzyły bardziej w siebie. Więc należy tą trzecią czakrę słoneczną koloru żółtego oczyścić. Można to też oczyścić za pomocą żółtej świecy. Także bardzo jest to ważne. I tutaj orakel miłości. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Wow, tutaj znowu uzupełnia ta karta wspaniale to pierwsze czytanie, pomimo to, że te karty przecież nie są ani ze sobą tutaj w jakiejś, no nie wiem, wybierane do tematu, prawda, tylko są losowane lub wypadają same z talii. Tutaj pasuje bardzo, że to jest takie jakby prowadzenie Boże, że będziesz wiedziała, kiedy jest ten odpowiedni czas, kiedy przyjdzie ten odpowiedni czas. Będziesz dobrze wiedziała, kiedy przyszedł ten odpowiedni czas. Zaufaj temu, że wszystko się przemieni w dobre. Czyli nie miej tych lęków, tylko czekaj cierpliwie i uwierz, zaufaj, że przyjdzie ten czas i wszystko się samo wyjaśni i przemieni w dobre.
To była grupa pierwsza, moi kochani, z wielkim tutaj pożądaniem i odczekaniem sytuacji, po prostu kiedy ten wisielec wróci do normalnej pozycji i będzie tutaj znów aktywny w związku. Proszę poczekać i wierzyć w to boskie prowadzenie. Zobaczmy teraz, kochani, grupę drugą, Anetyst. Zobaczmy, jakie tutaj są tendencje. Tutaj jest kapłanka, karta kapłanki, czyli też nazwana papieżycą lub no jest osobą duchowną. Czyli być może postrzega Was partner właśnie jako taką partnerkę. Lub partner ma takie cechy, jak tutaj pokazuje ta karta. W każdym bądź razie, jak rozwinie się nasza relacja? Tak jest dzisiejsze czytanie. Tutaj mówi też o tym, ponieważ kapłanka jest osobą duchowną, o pewnych etycznych wartościach i moralnych i ma w sobie spokój, opanowanie, cierpliwość, ma w sobie inteligencję i przede wszystkim posługuje się niezmierną intuicją. Ma w sobie po prostu pokład niesamowitej intuicji i takiej duchowości. I jest to osoba, która nie naciska, nie robi jakiejś takiej presji lub awantur. Nie jest głośną osobą, jest raczej osobą wyciszoną, która milczy, myśli, wgłębia się w swoje duchowe, jakby tutaj intuicyjne jakieś tutaj możliwości i wykorzystuje te talenty właśnie. Posiada nieograniczoną intuicję i wiedzę. Więc jeśli chodzi o rozwój związku, to na pewno będzie to związek oparty na takiej duchowości, głębszych uczuciach, emocjach. Czyli powiedzmy sobie, zupełnie inna tutaj jest energia niż w tym pierwszym czytaniu grupy pierwszej. Tutaj były bardzo takie erotyczne, bardzo silnie seksualna aktywność pokazana w kartach. Natomiast tu, w grupie drugiej, karta kapłanki mówi nam o bardzo takim harmonijnym, spokojnym, uduchowionym związku, który oparty jest na jakichś wartościach moralnych, głębszych, stabilny związek. Taka osoba w związku, jak właśnie tu kapłanka, jest delikatna, empatyczna, skora do refleksji. Jest to na pewno osoba, z którą związek jest pełen zrozumienia, rozmów, głębszej analizy, głębszych rozmów, głębszych pragnień, uczuć. Być może taki partner, partnerka o takich cechach charakteru szuka pokrewnej duszy. Także jest to na pewno taki związek bezinteresowny i czuły, który opiera się na dobroci, pryncypiach i uduchowieniu. Chodzi też o to, by w takim związku, o takich tutaj walorach, też zachowywać się opanowanie, spokojnie, odczekać pewne kryzysy czy jakieś tutaj ciężkie momenty, nie naciskać, jeśli Państwo mają jeszcze teraz jakiś moment, w którym są niepewni, ponieważ szukają Państwo rozwiązań. Nie naciskajcie, nie przyspieszajcie. Bądźcie raczej spokojni, w ciszy i
zdystansowani, odczekajcie właśnie i przemyślcie. Poza tym ważny aspekt tej karty, by zaufać swojej nieograniczonej intuicji i jakby wejrzeć, jeśli macie jakieś wątpliwości lub intuicja podpowiada Wam coś w takim związku, to wejrzyjcie w siebie. Być może znacie odpowiedź na Wasze problemy w związku, musicie tylko posłuchać własnej intuicji. Słuchaj swojej podświadomości. Jeśli są jakieś kryzysy w związku, zachowaj się empatycznie, szukaj odpowiedzi w swojej duchowości i właśnie tej intuicji. Słuchaj partnera. Kapłanka jest też osobą duchowną, która słucha. Nie mówi więcej, tylko więcej raczej słucha. Jest właśnie partnerem, partnerką słuchającą, czego pragnie, co mówi partner. Zwróć uwagę na Twoje częste przebłyski intuicji. Być może właśnie Twoje wnętrze, Twoja intuicja chce Ci coś podpowiedzieć, jak rozwiązać były problem w związku. Jeśli jest ewentualnie teraz jakiś niepewny moment w Twoim związku, na pewno nie jest to karta aktywna, tylko karta, która mówi, by nie działać, być cierpliwym, poczekać, ponieważ dobrze na tym wyjdziesz. Być może skonsultuj się z jakimś dobrym doradcą lub osobą duchową, lub właśnie, tak jak tutaj Państwo teraz robią, osobami, które zajmują się tutaj kartami, porozumiewają się z Wszechświatem, by zobaczyć, jakie są energie w Państwa związku. Także należy być cichym, delikatnym, absolutnie nie mieć w sobie jakiejś agresji w tym związku, nie wybuchać. Taka to jest właśnie karta, więc tak, w taką stronę powinien się rozwinąć ten związek. Na podstawie, na takim fundamencie właśnie, którymi są mądrość, wiedza, intuicja, instynkt, ambicje, by ten związek właśnie zawsze dobrze prowadzić, czyli trzeba się wsłuchać w głos właśnie swojej duchowości, swojej intuicji, by ten związek zawsze dobrze poprowadzić zgodnie ze swoimi ambicjami. Właśnie też jest to na pewno związek pełen tajemnic. Tutaj partner Was widzi być może jako taką kapłankę, czyli dobrą matkę, dobrą opiekunkę, mądrą kobietę, która jest właśnie taka uduchowiona, także jest wrażliwa, empatyczna, dobra, dyskretna, subtelna, uczciwa, ciepła, cierpliwa, wytrwała, łagodna. Ma zdolność do przeżywania miłości. Jest uczuciowa i ma zdolność do przekazywania wiedzy duchowej. Jest dobrą doradczynią i właśnie umie kierować się własną intuicją. Także takie tutaj są tendencje. Zobaczmy, jak się rozwinie jeszcze ten związek właśnie na takich tutaj pięknych wartościach. Pierwsza to była właśnie ta karta, to jest karta Königin der Stäbe, to znaczy królowa mieczy, królowa
królowa buław, przepraszam, nie szwerte nur sztybe, czyli królowa buław też. Tutaj mamy dziewiątkę kielichów i zwei sztybe, czyli dwie buławy. Wow, też piękne karty, no naprawdę. Pierwsza karta, pure namiętność, znowu piękna namiętność, królowa buław. Proszę zobaczyć te karty. Królowa buław jest królową namiętną, energiczną, kreatywną, aktywną. Wie, czego chce. Kieruje się głosem serca. Jest osobą energiczną. Podejmuje śmiało decyzje. Podejmuje swoje kroki aktywnie. Więc takie powinnyście, lub takie cechy powinnyście mieć właśnie w tym związku, by dobrze on funkcjonował, się rozwijał. Następnie dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów jest to też bardzo pozytywna karta. Mówi o wielu emocjach, o satysfakcji emocjonalnej. Ale jednak być może brakuje jeszcze czegoś w Waszym związku. Być może poszukujecie jeszcze czegoś więcej. Być może macie dużo emocji lub partner ma dużo emocji w tym związku, ale jednak coś Wam jeszcze brakuje. I jeszcze chcielibyście, by było tych 10 kielichów. To jest 9, więc to jeszcze nie jest to pełne spełnienie. Czujecie jakiś brak, jakiś jeszcze deficyt. Więc musicie się wsłuchać w swoją intuicję i głos serca, tak jak właśnie tutaj kapłanka, by posłuchać, czego tak naprawdę jeszcze brakuje w Waszym związku do pełnego szczęścia. I tak już bardzo dużo tutaj osiągnęliście. 9 kielichów. Już jest koniec. Pełna prawie droga jest za Wami, niemniej jednak nie czujecie się jeszcze całkowicie usatysfakcjonowani. Macie wszystko, ale wydaje Wam się, że jeszcze coś jednak emocjonalnie, uczuciowo Wam brakuje w tym związku. Więc rada, posłuchajcie tutaj głosu swojego serca, tak jak to zrobiłaby kapłanka. I dwójka buław, czyli oczywiście podejmij decyzję, dokonaj wyboru, zdecyduj. Chodzi tu o dualność, czyli dualność właśnie, że dualność jest zawsze pozytywna właściwie, że chcecie iść razem. Podejmijcie tą decyzję, jeśli macie jakiś teraz kryzys. To posłuchajcie właśnie intuicji, głosu swego serca, co brakuje w tym związku. I pozwólcie sobie znów te sprawy wyjaśnić. Co brakuje, ponieważ karty są przepiękne. I bądźcie tą królową buław, energiczną, seksowną, taką osobą emanującą właśnie seksem, emanującą właśnie takim erotyzmem kobiecym, ale w sensie takiej kobiecości, aktywną. I wtedy wyjaśnijcie też tutaj, tak jak widzicie, razem te swoje tutaj jakieś braki w związku. I na pewno z tymi tutaj cechami, które wymieniłam, cechami kapłanki, czyli bardzo stabilne tutaj, prawda, cechy charakteru i tego seksapilu, który ma w sobie ta królowa buław, będzie to no, wspaniała tutaj mieszanka i prognoza na dobre rozwinięcie się tego związku. Zobaczmy jeszcze tutaj te Energy Oracle. Door to personal healing and happiness. Czyli
Proszę zobaczyć, no wspaniale znowu. Otwórzcie drzwi do waszego personalnego, czyli osobistego wyzdrowienia i szczęścia. Otwórzcie właśnie takie drzwi. Pojednajcie się, porozmawiajcie, czego wam brakuje i odważcie się przejść przez te drzwi, przez tą bramę do raju i do pięknego, widzicie, uzdrowienia waszego związku. Tęcza jest symbolem uzdrowienia. Gołąb jest symbolem pokoju, harmonii. Więc jeśli się pogodzicie, porozmawiacie, wyjaśnicie, czego wam brakuje, wsłuchacie się w siebie, w swoją mądrość, w swoją duchowość, w swoją intuicję, na pewno otworzą się przed wami te drzwi tego cudownego happiness, szczęścia i raju. I przejdźcie przez te drzwi razem i właśnie poczujcie się szczęśliwi i w pełni po prostu w tych wibracjach miłosnych, przepięknych. Zobaczmy jeszcze tutaj, kochani, na ten inny orakel miłości. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Okej, okay. Że jest to pewne, że ty będziesz otrzymywać miłość. Tylko otwórz twoje serce, by dawać i otrzymywać tą najwyższą energię od wszystkiego. Czyli otwórz twoje serce. Dawaj i otrzymuj piękną, romantyczną miłość. Że jest to pewne, że przyjdzie do ciebie miłość. Is safe, czyli pewne jest to, że zasługujesz na miłość. Widzicie tutaj ten aniołek, amorek. Tutaj strzela w was tą strzałą amorka. Tutaj też aniołek. Wszędzie są takie te amorki i chcą wam tutaj ofiarować właśnie miłość. Otwórzcie swoje serce na te wibracje i energie miłosne. Być może jesteście też zablokowani. Zobaczmy jeszcze tutaj. Risikante Versuchung, der Schein drückt. Ok, czyli jest risikante Versuchung, czyli macie tutaj jakieś tutaj chęć jakiegoś podjęcia jakiegoś ryzyka, jakiegoś grzechu. Czyli jako kapłanka, prawda, osoba taka skromna, powiedzmy, no, macie jakąś tutaj chęć popełnić jakiś grzeszek, jakąś nieprawość. Was coś korci. Oj, przepraszam, aż mi tutaj wypada po prostu z tych energii. Więc tak jak tutaj, bądźcie tą królową buław. Królowa buław jest osobą seksowną, która jest osobą, no, bardzo erotyczną. Tak, czyli no, odważcie się właśnie na taki tutaj krok w waszym związku, byście były aktywne, właśnie by was partner tutaj seksualnie pożądał, ponieważ jesteście jako królowa tych buław bardzo kobiece, energiczne, kreatywne. I taką chce na pewno was widzieć partner. Wtedy rozwinie się ten związek na pewno bardzo pozytywnie. Także zupełnie tutaj
inne emocje, inne wibracje w tych dwóch grupach, niemniej jednak bardzo seksualne, bardzo tutaj takie miłosno-romantyczne. Tego oczywiście Państwu wszystkim życzę, by te związki rozwinęły się w takim pięknym kierunku. Do usłyszenia już niedługo. Dziękuję wszystkim. Proszę o subskrypcje, lajki, komentarze, propozycje tematów. Do usłyszenia.